kochani. Witam się dzisiaj z Wami śniadaniem. Na kanapeczkach mam ten serek kanapkowy z ogórkiem. No i sałata, wędlinka, ogórek, pomidor. Także dwie kanapeczki dzisiaj wsunę. Robię dzisiaj sobie też herbatkę do śniadania, bo już nieźle zmarzłam, będąc rano z Azji na spacerze. Tu już naszykowane kanapeczki i termosik dla męża. I rozpoczynamy dzień. Zmywarka już nastawiona. Tu już przyniosłam sobie ziemniaki wczoraj, bo będę robiła dzisiaj te pierogi. A tam już jest nastawiony garnek z żebrem, bo będę robiła zupę ogórkową na obiad. Pierogi zrobię tak tylko dla nas na spróbunek. Bo nie wiem, czy ktoś jeszcze będzie jadł, więc zrobię tylko taką jedną porcję. Zobaczymy, jak one wyjdą. Zaraz będę wszystko nastawiała i nagrywała oczywiście na drugi kanał. Wczoraj się totalnie nie wyrobiłam z niczym. Mam zamiar dzisiaj zrobić jeszcze trening i myślę, że jak już wstawię te ziemniaki do gotowania, kapustę i tak dalej, to będę się brała już właśnie za trening. W międzyczasie podgotuje mi się wywar na zupę i damy radę wszystko. No i dobra, zdążyłam w międzyczasie już tak zupę całkowicie ugotować. Pościerałam kurze w mieszkaniu, poodkurzałam całe mieszkanie, dostałam 3 maile, z czego na 2 musiałam tak konkretnie też odpisać. Są to współprace, co mnie bardzo cieszy, bo bardzo fajne rzeczy, które dochodzą do skutku chyba. Zobaczymy, co tam się mi uda. No i ogólnie ściągnęłam pranie, poukładałam, mam 2 pralki już prasowania, więc zdążyłam zjeść śniadanie i mamy godzinę, kochani, 13:00, więc czas najwyższy się chyba zbierać za obieranie ziemniaków do tych pierogów, bo do tej pory się za to nie wzięłam. Robię mnóstwo innych rzeczy, ale tego jeszcze nie wiem. Jeszcze musiałam polecieć w międzyczasie do sklepu, kupić marchewkę, bo nie miałam w ogóle włoszczyzny do zupy. No wiadomo, że ogórkowa bez marchewki, no marchewka musi być. Więc wzięłam już sobie, ogarnęłam wszystko i już teraz się mogę zabierać. Myślę, że na maile wszystkie podpisywałam, czekam jeszcze na odpowiedź na jednego maila i mogę już spokojnie siadać i się zabierać do robienia pierogów, więc lecimy z tymi pierogami. Okej, kapusta się już gotuje, ziemniaki są nastawione, się gotują, więc ja teraz zjem szybciutko sobie przekąskę, serek i ten durum pszenicę. Lecę sprawdzić pocztę i widzimy się później. Także ja wychodzę z domu, lecę do tego Teddy'ego, zobaczymy, może Wam nagram przegląd półek, co tam jest. Zobaczymy, co ja tam znajdę. Muszę kupić brokat i muszę kupić taśmę dwustronną, bo ksawaremu będzie na plastykę potrzebne. Część już pracy zrobił, ale jutro będą kończyć na lekcji, więc musi mieć jeszcze kilka rzeczy. A u nas zamknęli sklep z takimi właśnie drobiazgami. Mieliśmy taki sklep w drodze do szkoły, 1001 drobiazgów. Zawsze jak coś pani sobie na plastykę tam wymyśliła albo pan na technikę, to w tym sklepie można było to zawsze kupić. No i ten sklep został w tym miesiącu właśnie zamknięty. Więc teraz za takimi pierdołami trzeba lecieć albo u nas do Wameksu na jedno stoisko, albo właśnie do Teddy'ego, bo w Teddy'm jest bardzo bogaty asortyment na takie rzeczy plastyczne, więc lecę do Teddy'ego, nagram Wam coś przy okazji, pewnie po drodze, bo jakoś ten vlog dzisiaj cały czas się skupiam bardziej na robieniu tych pierogów i jakoś kręcenie tu się bardziej w taką pracę domową wkręciłam, typu właśnie pranie, prasowanie i tak dalej, sprzątanie. No i dość długo dzisiaj siedziałam przy tych mailach, więc troszeczkę mi zlazło. Dobra, lecimy do Teddy'ego. Patrzcie, kochani, jakie fajne rzeczy są. Ciasteczka, ananasy. Mega fajne. Kosztują 12 zł. I mamy też Bounty i Marsy. No, tu już nawet ktoś otworzył z ciekawości. Tak wyglądają. Ale fajne. No i oczywiście Psi Patrol. Ale Psi Patrol jest dostępny. Tych jeszcze nigdzie nie widziałam. Zawsze tutaj wchodzą takie słodycze stricte amerykańskie. W Stanach od dawna dostępne, a u nas 100 lat za Murzynami. O, Różowa Pantera, kto oglądał bajkę? A kto z Was widział Haribo? Pianki w czekoladzie. Szacun, ile to kosztuje? 10 zł. Czad.
strój na topie. Zanim ktoś siądzie do oglądania Domu z Papieru, warto się przygotować. Fajne maski. Mam tego aniołka. Shaking and loosening up after all of your summer tears, pretty please. We don't need to wash your head or get to bed. Ooh, so easily. Everyone has a secret dream, but I swear you got more of a scheme. You're so carefree. Tutaj jest 55 zł, a ten mega wielki łoś 95 zł. Mamy potrójne sanki za 35. Piękny anioł. Get away from every little thing just to try to make it through. I've been thinking about my options, every detail in my head, but it doesn't really matter, nothing matters, so I cry instead. Staring at the ceiling, I've been staying up all night. Everything I ever worked for vanished in the blink of an eye. I've been asking every question, 'cause I haven't got a clue. Why's it gotta be me? What the hell am I supposed to do? Thank you.
Jestem już, jestem. Witam, witam, witam. Jak widzicie, właśnie wróciłam z Tediego. Kawkę sobie zrobiłam, stwierdziłam, że chwilę siądę i pogadam. No powiem Wam, że w szoku jestem po prostu, jeżeli chodzi o te dekoracje. Są po prostu przepiękne. Najbardziej mi się podobał ten największy taki Mikołaj z tą taką latarenką czy skrzynką. To takie na froncie, na załamaniu okrągłym. Jest to dekoracja pierwsza przy kasie. Ja tego nie podniosłam, nie mogłam tego nigdzie zobaczyć, bo to jest dość ciężkie. Jedną ręką nie dałabym rady podnieść. Kosztowało to 140 zł. Poprosiłam dzisiaj też panie, żeby te ceny ponaklejały gdzieś tak bardziej widoczne. No i pani stwierdziła, że tak, że muszą, bo bardzo dużo osób podnosi właśnie w poszukiwaniu ceny i prędzej, a tam jest jedno na drugim tak postawione, że prędzej czy później to się po prostu wszystko w drobny mak potłucze. Są to gipsowe dekoracje, takie co ja już mam i powiem Wam szczerze, że żeby nie to, że po prostu nie mam w tym momencie funduszy na takie dekoracje, to bym na pewno je kupiła. Naprawdę, bo mi się to mega podoba i ja coś takiego właśnie na pewno będę miała porozstawione w domu. Dla jednych jest to kiczowate i bublowate. Mi się to bardzo podoba, bardzo ładny klimat wprowadza. Ja się po prostu dobrze czuję w takim typowo świątecznym domu. Mi taki, jak gdzieś jest tylko jeden akcent, to kompletnie nie przypomina to pomieszczenie, że jest już okres świąteczny. I a propos tego, bo pewnie część osób zaraz skomentuje, że dopiero mamy wrzesień, ledwo się jesień zaczęła, a ja już pokazuję dekoracje bożonarodzeniowe. Kochani, ja bym nawet kupiła to, gdybym miała w tym momencie na takie rzeczy pieniądze, to nawet bym to zakupiła. Ale chodzi o to, że w zeszłym roku wstrzymałam się. Ja jak otwierałam kanał w październiku, to takie dekoracje zakupiłam w sierpniu. Pod koniec sierpnia, 26 sierpnia w Lublinie otworzyli Tediego, 2 lata temu. To ja już kanał miałam. Nie miałam jeszcze kanału, bo ja kanał otworzyłam w październiku. W każdym razie ja wtedy zakupiłam te dekoracje, płaciłam po nie bardzo podobne pieniążki, za nie bardzo podobne pieniążki, jak teraz kosztują, bo na przykład ten łoś taki wielki, który tam był widoczny, stojący, on kosztował... Ja płaciłam za niego 50 zł, 55 zł, a teraz kosztuje chyba 75 zł. Ale na przykład ta dziewczyna z latarenką była po 75 i jest po 75, więc te dekoracje są mniej więcej w podobnej cenie. Najdroższa z tych wszystkich dekoracji gipsowych to był właśnie ten Mikołaj i ona kosztowała 140 zł. Wszystkie inne były poniżej 100 zł praktycznie. Czy ta taka jakby kościółek, co był obok, też był 75 zł. Większość była po 75 zł z tych gipsowych dużych dekoracji. No i teraz właśnie część osób powie, że a, bo już teraz święta, że to trochę przesada. Ale ja w zeszłym roku próbowałam w grudniu kupić jakieś dekoracje, bo się wstrzymywałam. W listopadzie coś tam delikatnie kupiłam, ale chciałam zrobić taki duży hol zakupowy dekoracji świątecznych w grudniu.
No i się okazało jednak, że już w grudniu nie było co kupować. Ja jak ubierałam choinkę i chciałam pójść dokupić łańcuchy, to już nie miałam gdzie ich dokupić. Ja chciałam zmienić dekor, kolor choinki ogólnie, żeby była inna dekoracja w innym kolorze niż rok wcześniej. No i był problem, bo łańcuchów nie mogłam dokupić już kompletnie nigdzie. U nas w Tesco były pojedyncze wybrakowane sztuki, w Auchan tak samo puste półki. Po prostu w tym momencie trzeba kupować, jak się tylko pojawi, bo teraz przynajmniej jest spory wybór i naprawdę te dekoracje są przepiękne. Były przepiękne te stempelki, po prostu tak mi się podobały te stempelki do ciasteczek, że no zastanawiam się, czy po takie mniejsze właśnie detale się teraz nie cofnę i nie kupię, bo mega klimatyczne te stempelki były. Ogólnie bardzo dużo dekoracji mi się podobało i mam nadzieję, że wiecie, tak naprawdę ja wczoraj obejrzałam na Instagramie, nie wiem czyj to był profil, w każdym bądź razie ktoś tam wrzucił z TikToka, że do świąt zostało 97 dni, czyli dzisiaj zostało 96 dni i jak dzisiaj odpaliłam Instagrama, widziałam, że to odliczanie cały czas trwa u kogoś na kanale. Nie pamiętam, to chyba było rodzinka 3 plus 1. Nie wiem, czy to nie było Marysi na kanale wstawione, że ktoś na TikToku właśnie odliczanie robi do świąt. Ale no naprawdę to już się zaczyna czuć, bo się zrobiło chłodniej, zrobiło się tak, wiecie, szaro-buro i ponuro, tak do dupy po prostu. I no i człowiek już gdzieś tam szuka tych świąt, tego ciepła, tego klimatu i tego czasu, który jest może i zwariowany, taki zakręcony, ale jest i fajny. Także ja przyszłam z kawusią, mam nadzieję, że dekoracje Wam się podobały i chwilę siądę, odpocznę i lecę zaraz, bo musiałam pójść do Teddy'ego Xavera mu rzeczy kupić, więc kupiłam mu to, co było mu potrzebne i lecę za chwilę kończyć te pierogi, bo już obsmażyłam cebulę, ugotowałam ziemniaki, obgotowałam kapustę. Teraz muszę wszystko razem wymieszać, odsączyć kapustę, wszystko wymieszać i przepuścić przez maszynkę. No i robić ciasto na pierogi. Jestem bardzo ciekawa, jak mi to ciasto wyjdzie i jak będą smakowały te pierogi, ale to na pewno Wam w dzisiejszym filmie też powiem, czy mi pierogi smakowały, czy nie. I czy będą smakowały mojemu mężowi, bo on jest bardziej takim fanatykiem tego typu pierogów. Zobaczymy, on też takich w życiu nie jadł. Jak usłyszał przepis, mówi, no ciekawe, ciekawe, jeszcze jakbyś tam boczek wrzuciła. Mówi, no bo tam mięsa nie ma, także, ale zobaczymy. On ruskie pierogi też lubi, więc bardzo jestem ciekawa tego smaku. No oczywiście też wiele będzie zależało od tego, jak ja to doprawię. Ja nie wiem, jakie tam mają być ilości tej soli i tego pieprzu, ale tak postaram się, wiecie, od serca tego walnąć. Mam nadzieję, że nie soli, tylko pieprzu. Także później dam Wam znać na 100%, jak mi to wyszło na obiad. Dzisiaj zjadłam na razie zupę ogórkową i przegryzłam jeszcze 3 śliwki. Ale to takie wielkie śliwki, bo te w Biedronce były mega wielkie, więc dopijam kawusię i widzimy się później. Dobra, kochani, ja się już przyszłam z Wami pożegnać. Pierogi są wyśmienite, mi mega smakują. Takiego smaku jeszcze no nie czułam, więc polecam do zrobienia, jeżeli ktoś tego nie jadł. Można moim zdaniem tutaj pofantazjować, jeżeli chodzi o przyprawę, dodać paprykę wędzoną, więcej pieprzu, może bazylia. Myślę, że one w każdy sposób doprawione będą po prostu pyszne. Więc ja się już z Wami żegnam. Na razie ciasta kolejnego nie dorobiłam. Mąż mówi, poczekaj, zjemy to jutro podsmażone. Zobaczymy, jakie będzie w smaku, będziesz wiedziała, czy dalej robić, bo jest już późno, a tego farszu mi jeszcze zostało na dobre, nie wiem, myślę, że z 70 pierogów, więc siedziałabym jeszcze długo w tej kuchni, a mój robot niestety nie wyrobi aż od razu tej potrójnej porcji ciasta. Więc ja się z Wami żegnam, idę montować tego vloga, z Wami widzę się jutro z pierogami na drugim kanale, więc trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia, buziaki, pa!